Moc wspólnego spożywania rodzinnych posiłków. Drogie dzieci, rodzinne posiłki to nie tylko zestaw potraw spożywanych o określonej porze dnia, czy czas poświęcony wyłącznie na zaspokajanie głodu i pragnienia. Mają one jeszcze inny wymiar, o którego istnieniu często zapominamy. Czas, którego nie doceniamy w codziennym zabieganiu. Wspólne posiłki to bezcenne chwile spędzone z rodziną, dające nam poczucie domowego ciepła. Czasami stanowią jedyną okazję w ciągu dnia na spotkanie z domownikami i rozmowę. Powinny na stałe zagościć w naszych domach i stać się naszym codziennym rytuałem. W wielu polskich domach zwyczaj wspólnego spożywania posiłków ogranicza się wyłącznie do celebrowania imprez okolicznościowych, świąt czy niedzielnych posiłków. Warto zadbać o pielęgnowanie tego zwyczaju również i w dni powszednie. Ej, a jak myślicie, czy wszystkie rodzinne posiłki wszędzie na świecie jedzone są tak samo? Myślę, że na pewno różnią się daniami, a najważniejsze jest to, że jedzone są razem. Święta racja! Warto uświadomić sobie, że właśnie teraz miliony osób na całym świecie siada do wspólnego posiłku. Oczywiście w różnych częściach świata wygląda to nieco inaczej, różni się serwowanym menu czy metodą konsumpcji. Przykładowo w Indiach tradycyjnie spożywa się żywność prawą ręką, często bezpośrednio z liścia bananowca. W krajach Dalekiego Wschodu z kolei je się pałeczkami, a w krajach afrykańskich, niektórych rzecz jasna, żywność spożywa się bezpośrednio ze wspólnego półmiska. Ciekawe, czy wszędzie na świecie tak samo podają potrawy? U nas w domu najczęściej tata już w kuchni nakłada potrawy na półmisek, a my je zanosimy do stołu. Przecież zaraz to zrobimy. Istnieje wiele sposobów serwowania potraw. Ten, który widzicie teraz, to sposób rosyjski. Potrawy znajdują się na stole, a goście samodzielnie nakładają sobie je na własne talerze. Taki sposób serwowania bardzo często widzimy na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Z kolei po francusku to sposób, w którym gospodarz, domownik serwuje naszemu gościowi potrawę, będąc z jego lewej strony. Taki sposób serwowania pozwala nam na dostosowanie wielkości potraw względem preferencji naszych gości. Istnieje jeszcze metoda niemiecka, tak zwany serwis talerzowy, który polega na tym, że potrawy wyporcjowujemy w kuchni, a następnie serwujemy je naszym gościom, będąc z ich prawej strony. Taki sposób serwowania pozwala na eleganckie udekorowanie potrawy. Pamiętajmy przy tym o zachowaniu odpowiedniej kolejności serwowania. To jest na początku goście honorowi, następnie osoby starsze, kobiety, mężczyźni, dzieci, a na samym końcu gospodarze. Alternatywną metodą serwowania jest metoda angielska, która wymaga jednak pewnych zdolności kulinarnych, ponieważ potrawy są porcjowane i serwowane bezpośrednio przy gościach. Taka metoda, choć rzadko spotykana w naszych domach, to czasami wykorzystywana jest w gastronomii. Największą wartością rodzinnych posiłków jest wspólne spędzanie czasu i rozmowy. Warto na co dzień celebrować wspólne chwile.